Proszę Państwa, powiecie, że te przez 15 lat przepowałem do Unii Polityki Realnej, nigdy nie przypuszczałem, że będę obrońcą klasy robotniczej. Ale teraz jeszcze, bo ja to widzę tych przedsiębiorców, kolegów Tuska, którzy za stworzenie 200 miejsc pracy brali 20, a może 50 milionów złotych sami, nawet nie wiedzą ile. To mówię jasno, nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego. Będziemy bronić klasy robotniczej. Jak to się nazywa? Tak, robotników, ludzi Polaków. To są ludzie, którzy dają nam do roboty. Nie interesują nas ci pasteci zasiadający za portami. Przez pan tam zdrajców. Mówią nam, że coś populistami. Ale my mówimy prawdę. Mówimy, że Polska upada, a my nie pozwolimy na jej upadek. Nas nie interesuje eurosceptycy, nas nie interesuje nasza ojciec. Nas interesuje tylko Polska niepodległa i koniec. I robimy wszystko, by Polska była niepodległa, miała granice, gospodarzy, własną armię i prawdziwych sojuszników, a nie takich, którzy będą wysyłać na bezsensowny krucjat daleko od domu. Szanowni Państwo, ja nie będę mówił o absurdach, jak to Unia niesie na sprawach drobnych. Dla nich ślimak to jest lądowa ryba, a to jest owoc. Tam jest mnóstwo absurdów, ale przy okazji zbrodnia, zdrada i hańba. To popełniane na naszym narodzie. Mamy o nas pieniędzy, które też pompowują. Ale ja przypomnę takie wydarzenie z ponad 200 lat. Wrok Sawarego Rzewuskiego zgłosił się szlachcic i mówi: wasza miłość, Rzeczpospolita upada. A to Sawary Rzewuski mówi: to mnie to obchodzi, ja właśnie wybudowali stajnie za 200 koni. A polskie elity niczym się nie różnią od Sawarego Rzewuskiego. Dla nich upadek Polski to populizm. Ale dla was to nie jest populizm, bo to wasze dzieci muszą wyjeżdżać daleko od domu, opokarzać się pracując w Łodzi i być parobkami Europy. Jak się to, młodzi Polacy, wykształceni, zdolni, pracowici, mogą być tylko parobkami Europy. My się na to nie godzimy. Jeżeli chcecie tolerować, może taki stan, że Polacy będą wykonywali tylko pracę na kolana, tylko pracę fizyczną, daleko od domu. To nie wyraźnie. Głosujcie na Platformę, na PiS, na SLD, na PSL, nawet na SLD. Ale jeżeli chcecie, żeby dni chwały naszego narodu powróciły, żebyśmy my Polacy mogli jeździć po świecie w podniesione u Bogu, żeby byli dumnym narodem, żeby żyli z honorem i w dobrobycie. Dokonajcie tego wyboru. My nie obiecamy wam gruszek na wierzchu, ale na pewno nie odstąpimy. Pokazaliśmy przez te 20 lat naszego udziału w polityce, że nas nie można kupić. Zapłaciliśmy niejednokrotnie wysoką cenę. Nasze gryfy byli wyrzucani z pracy za rządów Platformy. Ja nie będę poruszał wątków osobistych. Wyrzucają z pracy za poglądy. Za komuny wyrzucali tych, co strajkowali, a teraz wyrzuca się z rodziny. Moi drodzy, jeżeli w waszych sercach tkwi się nadzieja na to, że Polska będzie państwem dumnym, szanowanym, że wy, wyjmując polski paszport na najodległejszym krańcu świata, będziecie traktowani jak panowie, jak prawdziwi Europejczycy, jak obywatele świata, dlatego, że jesteście Polakami. Zagłosujcie na nas. Nie żyje Polska. Nie żyje Polska. Gdzie polskość przechowała się w czasach zaboru i komunizmu? Nie w instytucjach państwowych, nie w szkole, nie w partiach politycznych. Polskość przechowała się w domu. Polskość została przekazana przez dom rodzinny kolejnym pokoleniom. A w tym domu, szczególnie dla najmłodszych dzieci, najważniejsza jest matka. Co robią dzisiejsi rządzący? Co proponuje nam Platforma Obywatelska? Planuje dla rodziców rolę reproduktorów. My mamy te dzieci urodzić, wyprowadzić z pieluszek i w wieku 3 lat najlepiej oddać instytucjom państwowym. A co w tych instytucjach państwowych czeka nasze dzieci? Oto bardzo znany fragment wiersza, nie Wysokich Lotów, ale o niszczącej sile. Do Unii też należeć chcę. To drugi dom, więc cieszę się. Wiecie Państwo, skąd to tyle? To nie jakaś agitka, Platformy SLD czy czegoś podobnego. To zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręcznik dla sześciolatka. O tytule Nasza Klasa. To się
dzieje dzisiaj. Ten rząd, pomimo weta prezydenta, chce zabrać do szkoły 6-latki. Do przedszkola 5-latki. Unia Polityki Realnej, jako jedyna partia, postawiła sobie to za punkt honoru, wycofnąć tę ustawę, by nie doprowadzić do tej zmiany. Dlatego na drugim miejscu, na szczycie naszej listy jest matka. Matka trójki dzieci. Dlatego dzisiaj matki muszą pchać się do polityki. Dlatego zamiast zająć się dziećmi, muszą często iść do pracy. To jest pytanie, które należy postawić dzisiejszej ekipie rządzącej. Poproszę teraz panią Annę Kopeć, żeby powiedziała kilka słów, jak to właśnie wygląda z perspektywy matki, trójki małych dzieci. Witam Państwa, nazywam się Anna Kopeć i zdecydowałam się do startu do Europejskiego Parlamentu z ramienia Unii Polityki Realnej, ponieważ po prostu mam dosyć tego, że Państwo coraz bardziej wtrąca się do rodziny. Coraz częściej chcą urzędnicy decydować, jak mamy zajmować się swoimi dziećmi, co jest dla nich dobre. I oto właśnie na przykład ostatnio mieliśmy reformę wprowadzoną przez panią minister Hall, posyłającą nasze 6-latki do szkoły obowiązkowo. Na pewno Państwo słyszeli o tym, że wielu rodziców zorganizowało się, żeby zaprotestować przeciwko temu. Niestety ignorowała ten głos. Był to głos ponad 40 tysięcy ludzi, rodziców. Ale sama reforma mówi, można powiedzieć, jakie są już efekty tej reformy, ponieważ już są znane dane, ile rodziców właśnie odpowiedziało na apel pani Hall, ponieważ obowiązek będzie dopiero w następnych latach, a jeszcze teraz mamy wybór. I rodzice mogą sami zdecydować, kiedy zapiszą swoje dzieci do szkoły. I oto w województwie, które w okręgu, z którego pani minister pochodzi, jedynie 1% rodziców zapisało swoje dzieci do szkoły. I to, myślę, jest najlepszy obraz tego, komu ta reforma miała służyć. Bo na pewno nie rodzicom. Na pewno nie dobro dzieci. Myślę, że najgorsze, co może nam się przytrafić, to to, co próbuje nam zafundować obecny rząd i tendencja ogólnoeuropejska jest taka, żeby stworzyć kolejną armię urzędników do tego, żeby nam mówiła, jak mamy wychowywać nasze dzieci, jak mamy je prowadzić, co jest dla nich dobre. A to jest wprowadzenie tak naprawdę rogi rodzica do opiekunki do dziecka. I ja sprzeciwiam się temu absolutnie. Unia Polityki Realnej nie była partią, która właśnie tak za te, o to walczy, żeby państwo przestało ingerować w rzeczy, które do nich nie należą. Można powiedzieć, zostawcie nas w spokoju. Dajcie nam się dorabiać, obniżcie podatki, dajcie nam się dorabiać, a my sami zajmiemy się naszymi dziećmi najlepiej. Ostatni jakiś filozof, niestety nie pamiętam nazwiska, powiedział piękne słowa, które chciałabym zakończyć swoją wypowiedź, że najlepszym rzecznikiem praw dziecka są jego rodzice. Dziękuję bardzo. Udowodnia się przed wymianami wszystkich naszych kandydatów, bo jest aż 10, dlatego poproszę ich teraz tutaj przedstawić tylko zmienię imię nazwiska, a jak za chwilę zakończymy naszą manifestację, będziecie Państwo mogli podejść z nimi porozmawiać. Także poproszę teraz do nas pana Adama Żydowskiego, wiceprezesa Unii Polityki Realnej, inżyniera, który jako młoda siła techniczna w Unii Europejskiej szczególnie w Lubelszczyźnie zna problemy infrastruktury, problemy dróg, które omijają Lubelszczyznę, postara się właśnie zająć tymi problemami. Dalej.